Płyn lejemy? Nie. Mija pierwsza doba z roku letniego. Zbywaniu są ci na umysł. Nic nie wydaje się. Nie udało mi się, brawo! Przestańcie robić siarę. To jest moja bardzo inteligentna pralka, która się lubi zawiesić na początku prania. I tak to jest wielkie. No dobrze, to może być nawet fakty nie będzie słychać. Herbatę robię. No dobra. No, to za chwilę. Nie no, naprawdę, no co jest to tak? I radio też, nie wiem, czy się dotkuje. Nie, to smak. Ja już z tej fakty nie będzie słychać. No teraz ją już będzie słychać dla was. Czyli co, załączyć herbatę? Nie. No poczekaj chwilę. Dużo ma twój się prostotą? Więc to nie jest taki czuły jak u ciebie. No i czy nie? No ciszej pracuje niż u mnie. No dlatego, że jest większa przestrzeń. Właśnie. No to dużo graciorów jest. To tłumi. Haj, on na biopierze na średnim poziomie, później się go leje na czas. Pokażemy PS-a. Którego? Oba. Pokażemy PS-a. Tak? To pokażę. W ogóle to jesteśmy w mojej kuchni, jakby państwo nie spostrzegli się. To jest mój nowy PS. Widziany już na YouTube. Tak, patrzcie, jaka ta pralka fajna. Jak świeci, pokazuje ile do końca, która godzina. Według jej rozeznania 6.31. Według naszego zegara co 20.23. Ale to nic. My się nie znamy. Nasza zegara pani źle. Ona dobrze pokazuje, tylko w innej strefie czasowej. Ale przecież jak ją włączaliśmy rano, to była w tej strefie czasowej. No zmieniła, no. Przenieśliśmy ją z sypu do kuchni i się pomieszało biedaczce. Chyba cię zmienić, to na tym matka się zmieniła.
Ale to znaczy co? Teraz jest faza bio. Tak. Polega na tym, że pralka podgrzała wodę do 40 stopni i co jakiś czas sobie krótko obraca bębnem. Stoi tak przez godzinę. Po godzinie podgrzeje wodę do temperatury docelowej, czyli w tym przypadku do 60 stopni i będzie prała już po tym normalnie. A my już nagrywacie? Tak wygląda to po ciemku. Ładnie świeci jak choinka. I nie jest 7:10, tylko 23:15. No i to chyba tyle. Hej wszystkim. O, będzie obrót. Co, musiałeś. No i to jest całe to bio właśnie. Nie będę sobie. Wodę z mikro znaleźli. Co? Kurwa! Kto ten monitor tak przekręcił? Ja nie. Ja w ogóle nie wiem w komputerze. Ten był agent. Dobra, nie. Teraz udaję gangstera, że niby nie. Dobrze jesteście. Przekręciliście go centralnie na okna. Żeby ludzie z tego bloku widzieli, co na komputerze robię. Tak, że wchodzę na Facebooka. Dobrze, na nic innego, na YouTube tam jest kolorowe, takie różne, kolorowe autobusiki czerwone. Czerwone. Jest już po siebie kilka prania zasadniczego. Jest 5 minut po pierwszej w nocy. 46 minut. Coś ci nie obraźnie. Na którego momentu nagrać? Nie wiem. Lubię. Mikrusie, będzie z ciebie zmywaczka. Teraz ten PSA gwałci ja. Nie, tak nie wiem. Gwałci znowu, Paciu, ale to jest tak gwałci PSA. Młodnemu szef na myśli. Dobra, ale chcę być gwałcony. Nie przeszkadzaj się. To naprawdę syntetyczne płukanie, nie 45 minut zajmując płukanie na syntetykach. Ale to jest inna wersja. O, 9:01 na tym zegarze. Ty patrz, jest ta pralka jest do przodu. Mówiłem wam, że mam nawet w innej stronie. Chyba do tyłu. Na cena z komórki ją przynieśliśmy.
Ale w pokoju miała właściwą strefę czasową, jak ją włączaliśmy po południu. Za dużo już my manipulowali. A co mi było? Co mi A ty sobie zrobisz tą samą, ale wystarczy nawet szczęście. Ale ten. Stanek jest tam, tak? A nie wiem na ile. Prawie zmienił nam fartel? Nie? Nie wiem, co prawie dalej. Teraz to jest. Co się pojebało? Co? Pojebało się, przecież ludzie ile to pukanie będzie trwało. Pół godziny obróci, będzie zadowolona. No. To jest woda z moich pościeli. Pewnie wiecie. Obecnie parka oddaje do kanalizacji miejskiej jedną wodę. Trzeba było zatkać naczynia w tym momencie. No, w środku było naczynia. Za chwilę pralka zacznie odwirowanie po praniu. Dwa impulsy na 400. 5000. Na 3000. Na 400 mówiłem ci. Dwa impulsy. Obecnie pralka rozkłada. Mówię informacyjnie, bo czajnik może zagłuszać. Trzy pukania impulsowe tylko? Takie? No nie, już między pukaniami na 1000 będzie miała. Zobaczysz, jak takie impulsowe pukanie. Jesteś głupszy niż pukanie w lunie. Wypraszam sobie, to jest moje hasło. Ale ja je powtarzam. Żeby się nie zmęczył normalnie. Co ty wody wyleciał? Musi załatwać dopiero. No to jest aż na tydzień. To robił przerwa, tak jest, tak samo. Obecnie pralka przygotowuje się do wykonania drugiego impulsu. Za chwilę rozpocznie się pierwsze puchanie. Właśnie się zaczęło.